na tego typu inicjatywę zrodził się z zapotrzebowania rynkowego. Od 2 lat widzimy bardzo mocne zainteresowanie robotyką i konferencje są narzędziem edukacyjnym raczej dla przedsiębiorców, na których poruszamy kwestie, w jaki sposób możemy się przygotować do robotyzacji, w jaki sposób możemy skorzystać z dofinansowań Unii Europejskiej i różnych projektów związanych z pracami B+R w przedsiębiorstwie, no i z pytaniami z rynku. Nieraz jeżdżąc do klientów spotykałem się z pytaniami wielokrotnie powtarzanymi, stąd pomysł właśnie na organizację konferencji i rozwianie wszelkich wątpliwości. Przede wszystkim spotkania z robotyką mają na celu pokazać przedsiębiorcom, że robotyka nie jest straszna, robotyka nie jest droga w aspekcie całej automatyzacji, jeżeli chodzi o nakłady finansowe w firmie związane właśnie z tego typu projektami. I przede wszystkim poruszamy kwestię, że robotyzacja to jest tylko środek jakby całej automatyzacji. Jest coś przed, coś po i to wszystko musi współgrać, żeby powstała jedna całość. Stąd inicjatywa, żeby zapraszać ludzi do instytucji takich jak właśnie PIAP, z uwagi na to, że zatrudniamy ponad 150 inżynierów, którzy na co dzień mają doświadczenie z różnymi branżami, z różnymi projektami, niekiedy bardzo trudnymi do realizacji i stąd warto jest się dzielić ich wiedzą w tym zakresie. Rynek polski nadal jest jeszcze słabo zrobotyzowany. W Polsce jest to gdzieś poziom 34 robotów na 10 tysięcy pracowników. Dlatego widzimy tu w dalszym ciągu duże możliwości. Robotyka i przemysł 4.0 to jest bardzo trafne i dobre połączenie. Z tego powodu, że roboty same w sobie są to maszyny o dosyć dużym stopniu oczujnikowania. Potrafimy dzięki temu wyciągnąć wiele informacji. Właśnie dzięki tym informacjom, które zbieramy z robotów, generalnie z maszyn, z robotów i całego sprzętu, możemy w użyteczny sposób przewidzieć pewne awarie, postoje. Dlatego przygotowaliśmy taką już platformę, która te dane potrafi zbierać. Kolejna sprawa to też widzimy, jak zmieniają się roboty, czyli systemy wizyjne i wszelkiego rodzaju informacje, które zbieramy z otoczenia robota poprzez systemy wizyjne, poprzez czujniki siły. To jest też bardzo, bardzo rozwijający się trend i tego typu informacje są wykorzystywane później poprzez integratorów do automatyzacji, robotyzacji procesów. Nasza firma zajmuje się sprzedażą, dostarczaniem systemów zabezpieczeń maszyn, systemów bezpieczeństwa. Między innymi też dla robotyki, bo nie tylko dla robotyki. Zabezpieczamy wszystkie niebezpieczne maszyny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Polska zresztą, zanim weszliśmy jeszcze do Unii Europejskiej, już przyjęła te przepisy w latach 90. ubiegłego wieku. W ogóle polski przemysł staje się coraz bardziej nowoczesny, w związku z czym jakby sięga po wszystkie nowości techniczne i między innymi profesjonalne wygrodzenia, jakie my oferujemy, są coraz chętniej kupowane. Do tej pory dużo było kupowanych wygrodzeń od rzemieślników, natomiast niestety muszę powiedzieć, że one w dużej mierze były niezgodne z przepisami.